Oferty lunchowe to tańszy sposób na zapoznanie się z jakąś restauracją. Czasem można zjeść jakieś danie za mniej lub sprawdzić specjalną lunchową ofertę w atrakcyjnej cenie. W dzisiejszym filmie sprawdzę kilka propozycji lunchy z różnych warszawskich restauracji. Będzie street food, pizza, kuchnia polska, kuchnia ze świata, a także lunch biznesowy. Ja mam na imię Maciej i zapraszam do oglądania. Zaczniemy street foodowo. Jestem w Elektrowni Powiśle, dokładnie w food hallu Elektrowni Powiśle. I tutaj od jakiegoś czasu działa Owca Food, czyli miejsce, które poznałem na Nocnym Markecie. Jadłem od nich wspaniałą kanapkę z długo gotowanym żebrem. Zachwycałem się nią dość mocno. A w punkcie przy Elektrowni Powiśle, który jest tam za mną, mają lunche od poniedziałku do piątku, od 12 do 16. Codziennie coś innego, ale to nie jest tak, że każdego dnia jest faktycznie coś innego, tylko w konkretne dni tygodnia są konkretne dania. I dzisiaj jest kanapka z pastrami. Tak wygląda ta kanapka z pastrami. To pastrami wydaje się być tak grubo ciachane, nie spodziewałem się tego. Do tego mamy sos chrzanowy, mamy bekon, mamy ogórki kiszone, wszystko w bułce ziemniaczanej. Jest jeszcze cebula piklowana i sos chrzanowy. Wygląda to całkiem zachęcająco, pachnie też ładnie. Do tego w zestawie lunchowe mamy fryteczki. Takie widzicie jak z maczka, kolesławik, jakiś sos podejrzewam do frytek. No i też w cenie lunchu jest napój, tutaj Pepsi Max akurat. Zabieram się za konsumpcję. Zestaw wydaje się więc całkiem solidny. Zacznę od kanapki, po to tutaj przyjechałem. Mówiłem, że codziennie tutaj jest jakaś inna kanapka, ewentualnie jakiś mac and cheese w ofercie lunchowej. Wczoraj był na przykład burger taki klasyczny, wiem, że też jest kanapka z pulled porkiem. Tej kanapki z żebrem nie ma w ofercie lunchowej. Od razu uprzedzam. To pastrami faktycznie jest tak grubo pociechane, ale jest miękkie. Nie trzeba go miętolić w buzi, nie wiadomo jak. Miękkie, soczyste, wydaje się podsmażone, co jest jak na pastrami dość dziwne, niespotykane. Tak to wygląda po zjedzeniu połowy. Jest to ok, jest to smaczne. Ta kompozycja się broni. Mamy kwaśne ogórki, kwaśną cebulkę, dużo mięcha. Dobrego mięcha, aczkolwiek wolę, kiedy pastrami jest jednak cieniej pokrojone, kiedy nie jest już podsmażane. Uważam, że niepotrzebnie tutaj ten element się pojawia. Moim zdaniem pastrami smakuje najlepiej, kiedy te kawałki, te plastry są cieńsze. Nie mogą też być za cienkie, ale tutaj to jest, wiecie, takie ciechanie siekierą bardziej. Sos chrzanowy tutaj świetnie pasuje. To nie jest taki sos chrzanowy, mocno świdrujący w nosie, ale mający jednak charakterek, no i dobra bułka. Także całkiem udane. Moje oczekiwania może nie zostały spełnione, ale jest to smaczne. Frytki z tego zestawu wyglądają i smakują jak te z maka. Do tego mam ciekawy sos, bo to jest sos z dodatkiem sera pleśniowego. Do cienkich, chrupiących frytek może bym wolał lżejszy sos, ale w smaku jest naprawdę niezły. No i jeszcze jest coleslaw, kolesław, sałatka z majonezem, kapucha i co? Marchewka chyba, tarta. Miło na chrupie. Chciałoby się powiedzieć, że to taki zdrowy dodatek do raczej niezdrowego lunchu, ale to też chyba nie jest za bardzo zdrowe. Na Facebooku Owcy znajdziecie rozpiskę tego, w jakie dni są jakie lunche. Koszt takiego lunchu złożonego z dania, którym zazwyczaj jest kanapka oraz frytek kolesława i napoju, to 39 zł. I pewnie zapytacie, dlaczego ta kwota jest atrakcyjna, bo to nie jest jakaś super mała kwota, choć jak na warunki food hallu, no to myślę, że jest całkiem ok, bo na food halla zazwyczaj jest dość drogo. Czy to Elektrownia Powiśle, czy Browary Warszawskie, czy Hala Koszyki, czy Fabryka Norwegii, te ceny do najniższych raczej nie należą, ale taka kanapka z pastrami poza ofertą lunchową kosztuje 43 zł tutaj. Być może różni się trochę gramaturą, nie wiem, ale za te 43 zł macie samą kanapkę, jeszcze frytki do tego, jeszcze kolesław, jeszcze napój. To zamawiając taki zestaw pewnie z 5-6 dyszek zapłacicie luźno. Była smaczna porcja, fajna, ale mam nadzieję, że w kolejnych miejscach za ofertę lunchową zapłacę trochę mniej. Był street food, to czas na kuchnię polską. Jestem w restauracji Syty Chmiel. To jest trochę restauracja, trochę taki pub bardziej. Można tutaj się napić piwa kraftowego, piwa rzemieślniczego. Byłem w tym miejscu w zeszłym roku bodajże, a może półtora roku temu, kiedy robiłem jeden z materiałów na temat Restaurant Week. Wtedy tutaj szefem kuchni był Wit Szychowski, pan Tasak. W międzyczasie niestety odszedł z tego miejsca, ale jak pisał sam w social mediach, zostawił restaurację w dobrych rękach. Tutaj można zjeść kuchnię polską, ale taką kuchnię polską mniej oczywistą. Zawsze w każdym daniu jest jakiś twist, a równocześnie to nie jest jakaś taka on-en restauracja wykwintna, gdzie ta polska kuchnia wygląda trochę inaczej. Od poniedziałku do piątku, od godziny 12 do 16 są tutaj zestawy obiadowe, zawsze zupa i danie główne, zupa jedna, danie główne do wyboru mięsne lub bezmięsne, no i można do tego domówić sobie kompocik lub lemoniadę. Dzisiaj zupa pomidorowa z makaronem, ale tego makaronu nie ma dużo, z drugiej strony jest to taki bardziej chyba krem pomidorowy, na taką gęstszą wygląda ta pomidorowa. Dobra, trochę kwaśna, trochę słodkawa, mocno intensywnie pomidorowa, raczej po to, żeby zaostrzyć apetyt, pobudzić żołądek, także czekam na danie główne. A, tutaj codziennie jest coś innego, także musicie sprawdzać
ofertę lunchową z danego dnia. Na Facebooku codziennie publikowany około godziny 12 post. W ramach dania głównego bardzo prosty obiad, udko z kurczaka. To się nazywa chyba luzowanie albo trybowanie. Napiszcie w komentarzach, jak wiecie. Do tego pieczone ziemniaki oraz surówka z buraka. Prosty talerz z rzeczami, które lubię. Myślę, że będzie smakowało. Nie jeszcze gorące, ale rzeczywiście skórka fajnie trupie. A mięso rzeczywiście w środku jest to czyste. Ziemniaki tak trochę jakąś papryką przyprawione i buraczki. Wszystko tutaj się zgadza, słuchajcie. To bardzo proste danie, nie da się ukryć. Nie ma tutaj żadnego twistu, jak wam wspominałem wcześniej. Generalnie w tych lunchowych propozycjach z tego chmielu raczej ta kuchnia jest prostsza niż dania, które można znaleźć w karcie. Kurczak jest świetnie przygotowany, tego mu odebrać nie można. Brakuje mi trochę przypraw. Mogłoby tutaj siedzieć ciut więcej. Jak nie przyprawy, to może jakiś sosik, chociażby sos własny z tego kurczaka, jakiś tłuszczyk. Także może pod kątem smaku to nie był jakiś hit. Było ok, było w porządku. Wszystko zrobione jak trzeba i z dobrych produktów, no jakiejś tam rewelacji może zabrakło, ale też nie o to do końca myślę we wszystkich ofertach lunchowych chodzi. Tutaj jesteśmy w centrum Warszawy, jesteśmy przy ulicy Marszałkowskiej i w dobrej cenie możemy zjeść obiad taki w miarę domowy, ale jednak nie w barze mlecznym, tylko z obsługą kelnerską w trochę innym klimacie. Zestaw obiadowy w sytym chmielu kosztuje 28 zł. Do tego można domówić kompot lub lemoniadę za piątaka, także łącznie z napojem wychodzi 33 zł. Myślę, że całkiem dobra oferta, jak na to, gdzie się znajdujemy i jak na to, że choć może taki posiłek nie rzuca na kolana, to jest smaczny, można się najeść nim dosyta. Dzisiaj w wersji wege zamiast tego udka z kurczaka była kapusta z majonezem paprykowym. Brzmi też ciekawie i myślę, że te wege opcje w ogóle mogą być w tym miejscu dość interesujące. Zmieniamy okolice, jesteśmy na Pradze, po drugiej stronie Wisły, w restauracji, która nazywa się Sour Deli. Bardzo dużo o niej słyszałem w ostatnich kilkunastu miesiącach. Miejsce polecane szeroko przez warszawskich foodies. W końcu udało się dotrzeć na lunch. Tutaj jest taka kuchnia bardzo różnorodna, co widać zarówno w przypadku lunchy, jak i w karcie, gdzie mamy i jakieś inspiracje azjatyckie, i inspiracje południowoamerykańskie, ale też oczywiście dania kuchni europejskiej. Wszystko jednak zdaje się mieć jakiś wspólny mianownik. Na lunch są zawsze dwa dania, zupa i drugie danie do wyboru, zawsze jedno danie mięsne, drugie bezmięsne. Dzisiaj z bezmięsnych dań był kalafior w tahini, ale danie mięsne wydało mi się ciekawsze. Tutaj jest zupa. Zupa, dzisiaj krem z kukurydzy, z ziemniaków, z dodatkiem oleju chili i słonecznego. I chyba właśnie dzięki temu olejowi, czyli ta zupa jest tak smaczna, bo krem kukurydziany sam w sobie jest po prostu lekko słodkawy. Tutaj z dodatkiem ziemniaka, którego też oczywiście czujemy, ale ta kapka oleju chili lekko pikantnego wprowadza sporo zamieszania. Fajne też jest to, że to nie jest taki gładki krem, tylko są te kawałki kukurydzy oraz jest słonecznik, który czasem nam chrupnie. I taka zupa na pobudzenie apetytu sprawdza się świetnie, ale czekam na danie główne. W ramach dania głównego mamy karkówkę stir fry z warzywami z łoka, do tego sos ostrygowy i trochę sezamu. Jak dostaliśmy to danie, to stwierdziłem dużo tego ryżu i rzeczywiście jest go sporo, ale to też tak ułożone było finezyjnie. Później jak się to wszystko tak razem w miarę wymieszało, no to wszystko wyglądało już całkiem dobrze. Generalnie danie proste, smaczne, sos ostrygowy tutaj rządzi i nadaje smaku. Do tego całkiem dobra, soczysta karkówka, chrupiące warzywa, fasolka świetna, lekko słodkawa cebulka. Dobre danie, sycące. Podobnie jak w przypadku lunchu w sytym chmielu. Nie jest to nic zniewalającego. Nie do końca też chyba zachęca do tego, żeby przyjść tutaj poza lunchem, ale też spełnia swoje lunchowe zadanie. Czyli jemy smacznie, dosyta, w fajnej cenie i jest to też taka rzecz ciut domowa, bo to smakuje trochę tak, jakby mama zrobiła wam chińskie danie. Zestaw obiadowy kosztuje tutaj 35 zł. Można też wziąć bez zupy, na przykład wtedy jest taniej. Woda na wszystkich stolikach stoi, woda z kranu. Nie musicie domawiać żadnego napoju, jeśli nie chcecie. I myślę, że te 35 zł to jest całkiem w porządku cena. W 2019 roku to by kosztowało 25 zł. Tutaj te lunchy zmieniają się codziennie. Są wydawane od 12 do 15 i codziennie o tej 12 na Facebooku pojawia się informacja, jakie są dzisiaj lunche. Tak jak mówiłem, tutejsza kuchnia jest bardzo różnorodna, więc możecie trafić na rzeczy z zupełnie innej bajki. Na przykład wczoraj chciałem tutaj przyjść, sprawdziłem i tak średnio mi się działy te propozycje. Po tych trzech miejscach myślę, że śmiało możemy podzielić oferty lunchowe w warszawskich restauracjach na dwa różne typy. Jest oferta lunchowa, która zmienia się codziennie, czyli każdego dnia mamy coś innego, co ma zachęcić gości do częstego odwiedzania danego miejsca właśnie w porze lunchowej. Najlepiej to w ogóle codziennie i jest myślę skierowana przede wszystkim do ludzi, którzy gdzieś blisko pracują, czy ewentualnie mieszkają i pracują z domu. A drugi rodzaj ofert to co mieliśmy w pierwszym odwiedzonym miejscu i to co mamy teraz tutaj. Jesteśmy w Piccolo Pizzaiolo 2.0. Jest
jest to restauracja pizzeria z pizzą neapolitańską, która znajduje się na Sielcach. To jest część Mokotowa, w której szczerze mówiąc rzadko bywam. Teraz tutaj jest tak troszkę mało ciekawie w okolicy, bo jest budowa tramwaju na Wilanów, przez co za oknem trwa nieustanny remont. Stąd też myślę, nikogo tutaj nie ma, a może też nikt nie wie o bardzo ciekawej ofercie lunchowej, jaka tutaj jest, ponieważ w porze lunchu kilka pizz można dostać taniej w zestawie z lemoniadą. To są takie podstawowe pizze, dokładnie 6 różnych. Marinara, margherita, margherita z szynką gotowaną, czyli z szynką cotto, prosciutto cotto, margherita z grzybami, spianata, czyli pizza ze spianatą picante oraz cotto e funghi, prosciutto cotto plus pieczarki portobello. Z tego co widzę po menu, tylko marinara jest tańsza w regularnej karcie, a wszystkie inne pizze są droższe niż wynosi oferta lunchowa już z lemoniadą. Zamiast lemoniady może być woda, może być też espresso, co kto lubi. Tutaj więc nie chodzi o to do końca, by codziennie ktoś przychodził na pizzę w porze lunchowej, ale żeby ktoś raz przyszedł w porze lunchowej, zjadł pizzę w fajnej cenie i ewentualnie przyszedł tutaj później, kiedy indziej i zamówił coś z dużo szerszego menu pizzowego. Ja w ogóle kiedyś byłem w Piccolo Pizzaiolo, ale nie w tym lokalu, a w lokalu na Ursynowie. Bodajże gdzieś tak 1,5 roku temu to było. I wtedy bardzo mi ta pizza smakowała. Jadłem też wtedy jakąś taką pikantną pozycję z menu, może bardziej zwariowaną, z większą liczbą dodatków, bo tutaj mamy tylko spianate pikante, mozzarelle fior di latte oraz sos z pomidorów San Marzano. Bardzo prosta kompozycja. Do tego mam oliwę do polania. Czy będę korzystał? Nie wiem, bo ciasto jest tutaj naprawdę bardzo smaczne. Wszystko tu się, słuchajcie, zgadza. Ciasto jest naprawdę w porządku. Te brzegi zjadam ze smakiem. Do tego smaczny sos pomidorowy i mozzarella oraz naprawdę dobra spianata pikante. Jest ona zauważalnie pikantna, ale bez przesady. Nie nazwałbym tej pizzy najlepszą pizzą neapolitańską w Warszawie. Tutaj pod tym kątem w stolicy mamy ogromną konkurencję, nie da się ukryć. Wiecie, ciasto jest smaczne, ale nie genialne. Mamy tutaj mozzarella fior di latte, a nie mozzarella di bufala. Choć w tej cenie trudno by było mieć mozzarella di bufala, więc na to może nie będę narzekał. Ale właśnie tutaj o tą kwotę chodzi. Od poniedziałku do piątku w godzinach 12-16 każdą z tych 6 pizz, które wymieniałem wcześniej, możecie zamówić w cenie 31 zł wraz z napojem. Także cena jak na warszawskie pizzerie z pizzą neapolitańską, naprawdę atrakcyjna. Nie mogę tutaj tak tego porównać, tak jak to porównywałem w Owcy. Nie ma pizzy z pianata w takim regularnym menu. Z tego co widzę, wszystkie pizze pikantne kosztują między 37 a 41 zł, ale one zawsze są jednak bardziej rozbudowane niż ta naprawdę prosta kompozycja, ale sama lemoniada kosztuje 15 zł. Nie wiem, czy poza lunchem ta lemoniada jest, nie wiem, inna, większa, cokolwiek. Więc tak czy siak, ten zestaw lunchowy Piccolo Pizzaiolo 2.0 wydaje się atrakcyjny, naprawdę atrakcyjny. Mam tutaj przed sobą jeszcze 2 kawałki pizzy, dokańczam i widzimy się przy kolejnym lunchu. Zanim pójdę na ten kolejny lunch, to jeszcze może tylko dodam, że pizzaiolo przy Krucze i Piccolo Pizzaiolo to są dwie różne rzeczy. To absolutnie nie jest ten sam właściciel. Idziemy na kolejny lunch. Ostatnie miejsce, które odwiedzamy, to już jest taka propozycja bardziej na business lunch, czyli jakieś takie, wiecie, spotkanie biznesowe. Tutaj, gdzie się znajdujemy, w restauracji Nicoletta przy Emilii Plater są dwie opcje. Jedna za 39 zł, druga za 49 zł. I w obu tych opcjach mamy zawsze domową focaccię z oliwą, zupę dnia oraz deser dnia oraz w tańszej opcji jedno małe danie do wyboru, w droższej 2 małe dania do wyboru. O tych małych daniach powiem później, jak już one się tutaj pojawią. Ja wziąłem od razu, mówię, opcję droższą, więc będą 2. Tutaj mam focaccię z oliwą. Ona jest chyba podawana po prostu, jak się tutaj przychodzi. Niezależnie od tego, czy bierzecie lunch, czy zamawiacie coś z karty. Jest ok, ale trochę sucha. Ja wolę, kiedy ta focaccia jest taka bardziej napowietrzona, bardziej wilgotna. A zupełnie jest krem z brokuła, w którym mamy też orzechy oraz pistacje, także coś tam czasem chrupnie. Obawiam się, że będzie trochę mdły, bo krem z brokuła czasem bywa mdły, ale jest fajnie doprawiony. Też nie przesadnie. Czujemy, że to jest krem z brokuła, a nie krem z dodatkiem garści różnych przypraw. Także zaczyna się, powiedzmy, w porządku. Ta focaccia lekki zawód, a krem z brokuła lekko na plus. Ale myślę, że przychodzi się tutaj jednak na te małe dania przede wszystkim. Dwa mniejsze dania. Po pierwsze, nie są takie małe wcale, zobaczcie. Tutaj już połowę oczywiście każdego zjadłem. Na przebitkach widzicie, jak to wyglądało w całości zaraz po podaniu. I spodziewałem się, szczerze mówiąc, mniejszych dań, tym bardziej, że też ta zupa na wstępie nie była jakaś ogromna. W ogóle mamy tutaj kilka dań w ramach lunchu, więc no siłą rzeczy to nie powinno być jakieś duże. A tutaj
tutaj rozmiarowo naprawdę w porządku. Zamówiłem dwa różne makarony. Nie ma tylko i wyłącznie makaronów w wyborze tych mniejszych dań, ale zdecydowanie przeważają. Tutaj mam garganelle w sosie karbonarowym z dodatkiem żółtka sous vide, więc to żółtko jest bardzo kremowe. Sos karbonarowy to jest taki sos jak przy karbonarze z jajka i sera, ale nie ma tutaj ani guanciale, ani boczku. Jest to wersja wegetariańska prawdopodobnie, chociaż nie wiem, jaki dokładnie został użyty tutaj ser. Pewno możemy o tym powiedzieć, że to jest makaron bezmięsny. Sos jest super słony, żółtko idealnie kremowe. A sam makaron jest dobry, jest smaczny, ale po wizytach w Allorze czy w Madonnie w ostatnich tygodniach spodziewałem się jednak czegoś więcej. Nie jest taki jętny, nie jest taki mięsisty, mógłby być bardziej al dente nawet, moim zdaniem, ale całość jak najbardziej się broni. Ten sos jest bardzo, bardzo wciągający. Druga rzecz jest dziwniejsza, bo mamy oto gniotki w sosie krewetkowym. Ten sos wygląda na pomidorowy, ale uwierzcie mi, choć może jest na pomidorach, to przede wszystkim czuć taki mocny, intensywny morski smak, więc no nie każdemu to się może spodobać. Mamy tutaj też takie malutkie krewetki, mascarpone dla chyba złagodzenia tego mocnego, intensywnego smaku morza oraz taką posypkę prawdopodobnie z panko. Ona dodaje tutaj dużo, dużo chrupkości. I w przypadku tych kluseczek mam takie samo zdanie, co w przypadku makaronu. One są dobre, one są smaczne, ale ja bym rzucił jednak bardziej zniewalające. A myślę, że Nicoletta to jest jedno z tych miejsc, które rywalizuje o gości z Allorą czy z Madonną właśnie. Wiadomo, tutaj jestem na lunchu. Te propozycje są prostsze niż w regularnym menu, ale jednak sam produkt powinien być równie super, co w tym menu obowiązującym przez cały dzień. Powiem Wam jeszcze tutaj, jakie inne są przykładowe dania mniejsze, bo jest ich chyba z 10. Jest na przykład Nicoletta alla vodka, czyli to jest chyba jedyne danie z menu lunchowego, które jest również w regularnym menu. Jest ravioli z cielęciną, czy ravioli con uovo. Jest jeszcze jedno danie z owocami morza, czyli linguine z kalmarami i ośmiornicą. I są dwie sałatki. Także jeśli decydujecie się na tą droższą opcję, to niekoniecznie musicie brać dwa makarony. Możecie wziąć makaron i sałatkę. Mimo tutaj jakichś moich uwag, uważam, że te makarony są naprawdę smaczne i z tego całego filmu to są chyba najciekawsze propozycje, jakie dla Was miałem. Także polecam. Polecam się tutaj przejść. Mnie osobiście te makarony trochę zachęciły, żeby tutaj przyjść również na to menu regularne, z tego względu, że choć może same makarony same w sobie nie są doskonałe, nie są wyśmienite, to jednak te dodatki do nich, te sosy są naprawdę fantastyczne i jestem ciekawy, jak to wygląda w tym menu regularnym, tym bardziej, że to jest taka kuchnia włoska, ale z takim twistem. Nie tak jak było w Allorze, gdzie było tradycyjnie, tylko bardziej jak w Madonnie, gdzie pozwalano sobie po prostu na więcej, na łączenie kuchni włoskiej z innymi kuchniami świata. Poza tym spojrzałem w to menu stałe i ono naprawdę zachęca do odwiedzin. Może kiedyś tutaj wrócimy. W lunchu jest także deser. Jest to deser dnia. Właśnie usłyszeliśmy, że dzisiaj jest wyjątkowo tiramisu. Ponoć deser dnia, który miał być dzisiaj, nie wyszedł do końca i zaserwowali tiramisu, który jest normalnie w karcie. To się nazywa półpłynne tiramisu. Ponoć to jest po prostu tylko mniejsza wersja i rzeczywiście ona jest półpłynne albo i bardzo płynne. Są kawałki biszkoptu, ale przede wszystkim mamy krem. No ja to lubię, także próbuję. Bardzo smaczne, ale trochę karmelowy. Tutaj widać nawet taki karmelowy sosik. Do tego lekko kawowy. Trochę czuć kakao. Jest to na pewno bardziej płynne tiramisu niż zazwyczaj się z tym spotkacie. Jest ono smaczne. Z tego co widziałem, normalnie tutaj macie w ramach tego lunchu bardzo często jakieś canolo. Canolo z lodami. Nie wiem, jakie ono jest duże. Niestety dzisiaj się na taki standardowy deser do lunchu nie załapaliśmy, ale tiramisu mogę Wam polecić. Oferta lunchowa myślę, że naprawdę fajna. Cenę już Wam podawałem. Mniejsza wersja tego lunchu z jednym daniem do wyboru 39 zł, a ta większa z dwoma, taką jaką ja miałem, 49 zł. I z jednej strony to jest mała różnica w cenie, więc może warto się skusić na tą dużą. Z drugiej strony mocno się najadłem. Dużo bardziej niż poprzednimi lunchami, a jednak w przypadku tych poprzednich lunch, i tutaj mam na myśli zwłaszcza Sour Deli i Syty Chmiel, było tak, że właśnie byłem najedzony, ale nie taki przejedzony, więc super w kontekście na przykład powrotu do pracy. Tutaj ta sytuacja z tiramisu trochę dziwna. Według tego, co podali na Instagramie, dzisiaj powinna być beza z jakimś kremem. Może faktycznie ona nie wyszła, wiecie jak to z bezami jest, czasem nie wychodzą. Z tego co widziałem, Nicoletta zbiera różne opinie w sieci, także dawajcie znać w komentarzach, jak wyglądały Wasze wizyty w tym miejscu, niezależnie czy były one na lunch, czy na taką zwykłą kartę, bo jestem po prostu bardzo ciekawy. I tak na zakończenie jeszcze dodam, że ostatni film o lunchach w Warszawie, taki przekrojowy, robiłem w 2020 roku. Wtedy oczywiście było taniej. Myślę, że te lunche, które były teraz po 30 parę złotych, to w 2020 roku byłyby po 20 parę złotych. No ale inflacja, wiecie dobrze, jak było przez te ostatnie kilka lat, więc to nikogo nie dziwi. Biorąc jednak pod uwagę to, co w tych ofertach lunchowych było, to wydaje mi się, że jest troszkę gorzej niż te 3-4 lata temu. Ale może też tak trafiłem. Także polecajcie mi w komentarzach lunchowe oferty z Warszawy. Ja z chęcią je sobie będę sprawdzał.
wiedzą na bieżąco i nie wiem, za 3 miesiące na przykład przygotuję dla Was kolejny materiał z kolejnymi propozycjami na lunch. Myślę też nad filmem o takich lunchach biznesowych, bo tak jak mówiłem, lunch w Nicolette już troszkę się do nich zalicza, ale można tutaj jeszcze bardziej zdecydowanie poszaleć i te oferty lunchów biznesowych są już naprawdę bardzo ciekawe. Więcej trzeba wydać, ale też można więcej ciekawego zjeść. Z tych wszystkich miejsc, w których byliśmy w tym filmie, chyba tylko Nicoletta zachęciło mnie do tego, by tutaj kiedyś wrócić na taką regularną kartę. Piccolo, Pizzaiolo i Owce znałem wcześniej, więc jeśli bym do nich wrócił, to nie ze względu na to, co zjadłem na lunch. Najmniej zachęcony do powrotu czuję się w przypadku Sytego Chmielu i Sour Deli, gdzie oczywiście ta oferta lunchowa spełniała swoją rolę w zupełności, ale właśnie tak trochę nie zachęcała do tego, by poznawać bardziej menu tej restauracji. Także pamiętajcie, by polecać w komentarzach inne oferty lunchowe w Warszawie. Na pewno się im przyjrzę, a ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.